znajduje na terenie nadleśnictwa, tu jest biurowiec. Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych, to jest obręb Świeżawa, obręb Wojnów. W terenie mamy agent 15. To jest... Tak jak już nadleśniczy nas tutaj przedstawił, Elżbieta Dudek. Zapraszam na krótką wycieczkę po nadleśnictwie. No, będziemy zaglądać po prostu po poszczególnych pokojach i w kilku słowach opowiadać, jak to wszystko działa. Ona jest ogrodzona. Już słyszę, że tutaj coś ktoś wie. Także jest dobrze. Jest dobrze. Czyli popatrzcie. A jakie gatunki są zgryzane przez zwierzynę płową u nas? Sosnę. Tą sosnę posiałem dęba. Czyli po prostu też ze szkołą, tylko że w młodszych klasach i podstawową przyszli mi po prostu dla... ale czasami nawet wyższy. Ale powiedzcie mi, dlaczego ten dąb jest... On powinien być 3 lata, ta jest, ma wyprzedzenie sadzonka 3 lata, prawda? A ta dopiero zaczyna wschodzić. Dlaczego? Może mniejsze pierwszy, może.
Warunki glebowe też muszą być. Ale jak wsadzamy i przesadzamy drzewko, co się dzieje? Zaklimatyzować. Prawda? A po naprzeciwko nas, zwróć się, jest inna metoda ochrony sadzonek przed zwierzyną. Zwróćcie uwagę, że owszem, jest wyhodowane tutaj, są sadzonki, ale nie są one tak równomiernie jak na przykład po tej... Leśnika, to tak jak u nas przynajmniej w Nadleśnictwie, szef widząc to w pierwszej kolejności przyjdzie. U mnie jest młoda dziewczyna teraz. No niestety poprzednicy, którzy mieszkali tutaj.
zwierzyna gruba i drobna. Do zwierzyny grubej możemy zaliczyć jelenia, dzika i sarnę, a do drobnej zająca. Pijany od słów, pijany od słów, pijany od słów.